7 popularnych idiomów amerykańskich plus ciekawostka. Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Proszę Państwa, język, szczególnie American English, czyli amerykański, sposób komunikowania się cechuje ogromna ilość idiomów. Powiem Państwu, że idiomy oraz pewne takie skróty myślowe w języku American English są niezwykle wygodne. Powiem Państwu też taką rzecz, że z moim przyjacielem Tomaszem, który także spędził pół życia w Stanach Zjednoczonych, nieraz rozmawiamy sami, nie przy kimś. Przechodzimy na język angielski, jest nam łatwiej ująć pewne rzeczy, bo sprawniej, szybciej. I nie robimy tego dla popisu, bo przecież przed sobą nawzajem się nie popisuje. Idiomy, które Państwu przedstawię, to są idiomy, które faktycznie usłyszycie Państwo w Stanach Zjednoczonych, których się po prostu często używa. Pierwszy idiom to idiom, który mówi: bez pracy nie ma kołaczy. No pain, no gain. Pain to ból, gain to zysk. Pain w języku angielskim, ból, możemy także słowo ból użyć, używając słowa ache, na przykład stomach ache. Ache to także jest ból, ale pain jest używane w tym idiomie. No pain, no gain. Czyli bez pracy nie ma kołaczy. Kiedy go użyjemy? Dokładnie w tych samych sytuacjach. Ktoś mówi: ojej, muszę znowu iść do roboty. No pain, no gain. I have to go to work again. No pain, no gain. Ale jestem zmęczony, ale się urobiłem. No pain, no gain. Kolejny. To have butterflies in one's stomach. Co to znaczy mieć motyle w żołądku? Po angielsku oznacza mieć tremę albo być zdenerwowanym. I have butterflies in my stomach. Mówi student, który idzie na egzamin. Albo I feel butterflies in my stomach. Czyli czuję motyle w moim żołądku, mówi dziewczyna, która idzie na spotkanie z chłopakiem, który jej się podoba. Kolejny. Over my dead body. Jeżeli komuś mówimy over my dead body, oznacza nic innego jak tylko po moim trupie. Ktoś mówi: ja wezmę twój samochód i pojadę do sklepu, zrobię zakupy. A ktoś mówi over my dead body. I won't let you. Nie pozwolę ci. It's my car. To jest mój samochód. Over my dead body. Kolejny idiom. She sleeps like a log. Patrzymy na małe dziecko, które śpi, ale tak głęboko śpi, pięknie śpi. I żadne odgłosy dookoła nie obudzą tego dziecka. I mówimy, to jest dziewczynka, she sleeps like a log. Log to jest bal drewna, kawałek drzewa, coś, co można potoczyć. Log. I owe you one. Co to znaczy? Jeżeli ktoś zrobił mi jakąś uprzejmość, ktoś mi coś załatwił, a ktoś mi coś podpowiedział, ktoś mi na coś zwrócił uwagę i to było istotne dla mnie, mogę komuś powiedzieć I owe you one. Czyli jestem ci winien coś. Czyli niejako jest to rodzaj podziękowania. A jestem ci winien jakiś gest, coś, co dla ciebie w przyszłości zrobię. I owe you one. Kolejna rzecz. To rock the boat. To rock the boat oznacza narobić zamieszania. I kiedy na przykład mówimy do kogoś don't rock the boat, nie rób zamieszania, zostaw, nie dotykaj tego. Don't rock the boat. Jeżeli to powiesz, if you say that, we're gonna have problems. Będziemy mieć problemy. Don't rock the boat. Okay? I teraz ostatni idiom, który przygotowałem dla Państwa, to jest idiom bardzo popularny, który jednocześnie ma coś wspólnego z motywacją, z rozwojem osobistym. Where there is a will, there is a way. Will, słowo will, oznacza w tym momencie tam, gdzie jest chęć. Jeżeli ktoś chce coś zrobić. W związku z tym, where there is a will,
Where there is a will, there is a way. Gdziekolwiek jest chęć, tam się znajdzie droga. Tak byśmy to przetłumaczyli na język polski. Where there is a will, there is a way. Oznacza to też, Polak potrafi, dam radę, znajdzie się droga, nie rezygnuje. Oczywiście już w takim rozwinięciu swobodnym. I proszę Państwa, mówiąc o języku American English, na zakończenie, zgodnie z obietnicą, ciekawostka. W takim slangu młodzieżowym, ale nie tylko, oczywiście także no, wiele grup narodowościowych, ewentualnie mniejszości amerykańskich, tak się do siebie odzywa, kiedy ktoś mówi what's up, what's up. Jest to skrót od what is up, co się dzieje. Ponieważ up znaczy w górze, w związku z tym też w sposób kolokwialny, humorystyczny, sympatyczny odpowiada się. Jeżeli ktoś mnie pyta what's up, mogę odpowiedzieć nothing's up. Everything's done. Nic nie jest w górze. Wszystko jest w dole. Jest jeszcze też druga odpowiedź na pytanie what's up? Ceiling is up. Sufit jest w górze. Oczywiście ma to odcień sympatyczny, a lekko ironiczny, ale przyjęty wśród młodzieży, wśród przyjaciół. A ja Państwu życzę używania idiomów nie tylko w języku polskim, ale także w angielskim, ponieważ one w jednym zdaniu potrafią wypowiedzieć wiele i intencje, i fakty, i kierunek, i to, czego nie chcemy, i to, co chcemy. Zapraszam serdecznie na stronę, którą Państwo widzicie teraz na ekranie. Zapraszam także do tego, abyście Państwo podzielili się wiedzą z innymi, a ta wiedza, którą Państwo znajdziecie na tej stronie, to wiedza bezpłatna. Tam będą dodatkowe informacje rozwijające właśnie temat, który teraz omówimy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.